I dzisiaj pomówimy sobie o zadaniu teoretycznym z 2017 roku. Będzie to pierwsze zadanko, gdzieś tam na kanale już był odcinek z rekurencją z zadaniem drugim. A teraz cofamy się do zadanka numer jeden i lecimy z tym koksem. No więc, właśnie, macie tutaj już wyświetlone to zadanko i będziemy je analizować krok po kroku. Po pierwsze, jest tutaj część, że są jakieś dane. To jest zadanie na analizę algorytmu i na napisanie takiego algorytmu, na stworzenie takiego algorytmu. Wymyślenie. No i popatrzmy, co tu mamy. Dane są liczba całkowita n większa od 1. No, mogliby napisać równie dobrze liczba naturalna n większa od 1. Jest to jakaś liczba, która. Jest co najmniej 2, czyli n równa się 2, 3, 4 do nieskończoności. To jest ważne, no, że nasz algorytm musi być uniwersalny i musi działać na bardzo dużych liczbach również. Co mamy dalej? Jest jakiś zbiór A i ten zbiór A ma ileś tam elementów. Tak? I teraz zastanówmy się, po pierwsze, ile tych elementów ma oraz jakie to są elementy. Ile ma tych elementów? No n. Czyli takie, jakie będzie ta liczba. Czyli ten zbiór może mieć dwa elementy, siedem elementów, 200, 2 miliardy, 3 miliardy 800. Nieskończenie wiele elementów może mieć ten zbiór. Ile? No to zależy od jakby użytkownika. To są dane dla naszego algorytmu. Nasz algorytm musi sobie radzić ze zbiorem, który ma nieskończenie wiele elementów. No oczywiście, implementacja tego w komputerze zawsze jest jakoś tam skończona, ale zakładamy, że jest to bardzo dużo elementów. Co jest ważne, są to różne liczby całkowite, czyli elementy zbioru są jasno określone. Po pierwsze, liczby całkowite i dodatnie w dodatku. To nie mogą być liczby ujemne, no, czyli w zasadzie mogli powiedzieć, że liczby naturalne, różnych liczb naturalnych. Czyli dodatnie, całkowite, gdybyśmy to pisali w języku programowania, no to byłby to integer, no a w C++ byłyby to unsigned int, bez znaku, no i one są od siebie różne, nie mogą się powtarzać, nie może być na przykład 2, 2, 7, nie, 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 nie może się powtórzyć, muszą być różne. 2, 7, 4, nie muszą być po kolei. Pamiętajcie, że to jest zbiór, także zbiór może mieć elementy dowolnie po, po, naśmiecone, tak? dodatnie, tak, wszystkie są dodatnie, jakieś tam może być tutaj milion, nie? Czy tam tysiąc, no nie chcę mi się tych dziesięć tysięcy zarysować. Czyli jakiś taki zbiór liczb. No i trzecia rzecz to jest liczba pierwsza p. Jakaś tam liczba p, o niej wiemy tylko tyle, że to jest liczba pierwsza, ale to jest bardzo ważne. To nam będzie dalej potrzebne. Czyli musi to być liczba na przykład np. na przykład liczba 11, no jakaś tam liczba 7, może być bardzo duża liczba pierwsza, no teraz nie wymyślę z głowy dużej liczby pierwszej, ale to może być równie dobrze duża liczba pierwsza. To nie ma znaczenia. To są dane. To wchodzi do naszego algorytmu. My nie musimy sprawdzać, czy to jest liczba pierwsza. My nie musimy sprawdzać, czy w zbiorze A są liczby całkowite, dodatnie i są różne od siebie. To są dane. Nie musimy sprawdzać, czy w ogóle jest ich więcej niż, 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 niż jedna czy jest co najmniej dwie liczby. To, to wiemy, to wiemy. No i teraz mając tą wiedzę, przystępujemy do rozwiązywania zadania. No i pierwsze to jest takie jakby, żeby nasz algorytm zadziałał w naszym mózgu. Zanim go napiszemy jako program czy pseudokod, no to wymyślamy, nasz mózg programujemy. Mózgu, masz dane, masz zbiór. No nie jest podane ile n, ale to sobie możemy policzyć, że tu n wynosi 4. Masz liczbę p, liczbę pierwszą 3. No i wynik tego naszego liczenia to musi być największe pole, bo nie przeczytałem treści zadania, tak gadam, gadam, a wy może chcecie przeczytać treść zadania. Dla danych z każdego wiersza tej tabeli oblicz największe pole powierzchni prostokąta, które nie jest podzielne przez p. A długości sąsiednich boków prostokąta są różne. Nie może on być kwadratem i należą do zbioru A. Zapisz pole prostokąta w kolumnie S. Jeżeli prostokąt nie istnieje, podaj wynik liczbę 0. No i właśnie, teraz tak, on nie może być kwadratem, ale wiemy, że liczby się nie, muszą, nie mogą powtarzać w naszym zbiorze, czyli on nie będzie kwadratem, jeżeli tylko weźmiemy dwie różne liczby ze zbioru. Byłby kwadratem tylko wtedy, gdybyśmy wybrali dwa razy tą samą liczbę. Czyli jeżeli bierzemy liczby różne ze zbioru, no to na pewno kwadratem nie będzie. Ma wynik nie być podzielny przez P. No i to musimy sprawdzić. No i może być, że taki prostokąt nie istnieje. Wtedy wynik jest 0. No i teraz popatrzcie. Weźmy sobie tutaj te liczby. Mogę próbować tak w pierwszym odruchu każdy z każdym, tak? Czyli 7 razy 5. 7 razy 5. 7 razy 11. 7 razy 33. 5 razy 11, 5 razy 33. Już wstecznie muszę, no mnożenie jest przyjemne i 5 razy 7, już tu mam 7 razy 5, ten sam wynik ale w przód mogę jechać, tak? 5 razy, teraz mam 11 razy 33. No i teraz muszę, musiałbym policzyć każde z tych pól i sprawdzić w dodatku, czy nie jest podzielne przez p. No i to jest taka wersja algorytmu, która jest mało wydajna, no bo popatrzcie, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 mnożeń i dla n równego 4. Jeżeli teraz tych n będzie odpowiednio duże, no to przez tych mnożeń będzie mnóstwo, gdybym chciał wypisać dla trzeciego przypadku wszystkie mnożenia. Tak, byłoby 6 razy 28, 6 razy 7 6 razy 12. Tak? Czyli tych mnożeń byłoby, a potem byłoby 28 razy 7, 12, 10, 14, 5, 9, 4, 8, 18. Potem byłoby 7 razy 12, 4. No, widzicie, że tych mnożeń jest bardzo dużo. Tak? No, można sobie liczyć ile tych mnożeń jest. No bo teraz tak, jeżeli n było 4, no to miałem 3, 2, 1. Jeżeli teraz tu będzie n równe na przykład 5, to będę miał jeszcze dodatkowe mnożenie 4 razy ta liczba. Czyli jeszcze będę miał 4 mnożenia. Tak? No! Czyli tu mam 3 plus 2 plus 1. Tak? Dla 4 dla pięciu miałbym y, miałbym cztery mnożenia plus 3 mnożenia plus 2 mnożenia plus jedno mnożenie. Tak, czyli odpowiednio dużo dla, dla miliona miałbym dla miliona miałbym y, dziewięć, y, dziewięć, dziewięć 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 plus 9, 9, 9, 9, 9, 8 plus i tak dalej, nie? Czyli to byłaby suma takich malejących od tego n do zera wartości. No więc byłoby to bardzo dużo tego, no i warto byłoby wymyśleć jakiś lepszy algorytm. Za taki algorytm, bo tam dalej potem pytają o algorytm, co pokażę, za taki algorytm, po kolei sprawdzający, też byśmy otrzymali punkty, ale mniej. No i teraz pamiętajcie, że jeszcze poza tym mnożeniem, gdzie musimy znaleźć największe pole, to musimy jeszcze sprawdzić, czy to pole nie jest podzielne przez P. No i teraz sprawdzanie, czy to pole nie jest podzielne przez P, mogę zrobić znowu albo sprawdzając podzielność samego pola, albo sprawdzając podzielność każdego ze składników tego mnożenia. Tak, bo jeżeli, jeżeli nie jest podzielny ani jeden, ani drugi przez p, no to całe pole też całe pole też nie będzie podzielne. No i mogę to zrobić w ten sposób. A mogę to zrobić też w ten sposób, że wymyślę na to lepszy sposób, i ten lepszy sposób jest lepiej punktowany. Lepszy sposób jest taki, że kiedy pole jest największe, no wtedy, kiedy mam największe składniki na tego mnożenia. Jeżeli z dwóch małych liczb nie wyjdzie liczba, z mnożenia dwóch małych liczb nie wyjdzie liczba większa niż z mnożenia dwóch dużych liczb. Czy jeżelibym znalazł największą liczbę, która jest w zbiorze, no tu byłoby to 33 i 11, i je przez siebie pomnożę, to wystarczy, że dokonam tego jednego mnożenia, i to już jest ten wynik. No właśnie, ale widać, że tu ten wynik to nie jest. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jedna z tych liczb jest podzielna przez 3, bo liczbą pierwszą jest 3, no i 33 dzieli się przez 3. Czyli moje znalezione dwie największe liczby oczywiście dają największe pole, ale pole, które też będzie podzielne przez 3. A ja nie muszę tego pola wyliczać, no oczywiście ja sobie je mogę wyliczyć. 11 razy 33, 363 podzielić przez 3, 121. Czyli to nie jest odpowiedź na moje pytanie, dlatego że powinienem odrzucić przy szukaniu największej liczby. Odrzucić to 33, bo ono jest podzielne i tu dlatego ten wynik się nie zgadza. No to muszę szukać innych dwóch największych, skoro 33 odpadło, no to druga, druga największa para to jest 7 i 11, o, to jest ta para, no i teraz faktycznie ta para to jest te 77, które jest tutaj w wyniku. Czyli mój algorytm już teraz w pełni, będzie polegał na tym, że szukam dwóch największych liczb, ale takich, które nie są podzielne przez to p. Ani jedna, ani druga nie może być podzielna przez p, czyli odrzucam takie, które są podzielne przez p. I później, mając już te dwie największe liczby, wystarczy, że je pomnożę i będę miał po prostu to pole. Oczywiście być może odrzucę wszystkie liczby, no i w tym momencie pole mi wyjdzie 0, nie? W tym momencie nie będzie tutaj, tak jest powiedziane, jeżeli nie można zbudować takiego prostokąta. No to sorry. No dobra, no to przyjść, spróbujmy sobie tą metodą, jeżeli już mamy ten algorytm prostszy, ten nie polegający na kolejnych mnożeniach, ten polegający na tym, że szukam właśnie po prostu największych liczb dwóch, ale niepodzielnych przez, przez, przez P, no to ten algorytm spróbujmy teraz wykorzystać w praktyce, tak? I. Zrobić go dla wszystkich liczb, sprawdzić czy to tak działa. No, i proszę bardzo, teraz mamy drugi przypadek. Szukam największej liczby, ale pamiętam, że p jest 5. Znaczy, no, gdybym nie pamiętał, że p jest 5, no to największa liczba to jest 15 i 12. No, ale teraz tak. Może zostać, no 15 jest podzielna przez 5, czyli to odpada. No to 12 i 10. No ale dziesiątka jest podzielna przez 5, to odpada. No to 12 i 6. No i to jest nasza odpowiedź. 12 i 6. Czyli tak długo szukałem dwóch liczb, które w walce o bycie maksimum zdobywają pierwsze i drugie miejsce, ale nie są dyskwalifikowane za bycie podzielnym przez P. Tak? Tu mamy, tu mamy, znowu bym szukał największych liczb i odrzucał jeszcze, jeżeli napotkam takie, które są podzielne przez P. One w ogóle są dyskwalifikowane, w ogóle nie startują. Szóstka, tu dzielimy przez 7, tak? Czy szóstka startuje? Szóstka startuje, bo jest podzielna. Czy 28 startuje? No nie, bo nie, bo jest... Znaczy 6 nie jest podzielna przez 7, więc startuje. A 28 jest podzielne przez 7, więc nie startuje. 7 jest podzielne przez 7, nie startuje. 10, 12 może startować. 10 może startować. 14 nie będzie startowało. 5 będzie, 9 będzie, 4 będzie 8, 18 będzie. Czyli dopiero z tych wybieram te, które są maksimum. No i teraz yy, szukanie maksimum. To jest taki algorytm, który jest z podstawy programowej, bardzo prościutki. No w zasadzie, chyba nawet z podstawy programowej, podstawówki, nie liceum, bo to, bo to jest bardzo prosta zasada. Jak się szuka, przypomnę, no bo możecie nie pamiętać. Pomimo, że on jest prosty, to nie znaczy, że, że od razu macie to wszystko w głowie, tak. No, posprzątamy, tutaj trochę zmazywamy. I teraz, yy, teraz jedziemy po kolei. Jaki jest zasada szukania maksa? Otóż zakładam sobie, że nasze podium, tak zresztą się dzieje, popatrzcie jak są zawody, tak? Jak przyjeżdża pierwszy na przykład, pierwszy skacze, skoczek, tak? No to nieważne ile nie skoczył, to zakładamy, że on jest, on jest ten maksimum, on zdobył to pierwsze miejsce. Dopiero jak następny go przeskoczy, no to może zająć jego miejsce na podium. Ale jeżeli nie przeskoczy, no to nie zajmie jego miejsca na podium. I dokładnie ta sama zasada jest tutaj, tak? Powiedzmy, że to są jakieś tam wzrost, długości skoków, wynik w zawodach, obojętnie. Na początku zakładam, że podium jest w ogóle puste. Czyli moje podium max będzie wynosiło coś, co na pewno każdy z nich przeskoczy, tak? Skoro to są liczby całkowite dodatnie i to wiemy, no nikt nie skoczy ujemnej wartości, na przykład nie, w zawodach albo, no tutaj mamy powiedziane, że to są liczby całkowite dodatnie, no to możemy sobie założyć, że 0, nie? Ten, co spadł z progu w skokach, no to, 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 to powiedzmy, że będzie na tym samym poziomie, 0. No i teraz, no nie wiem, jak spadł z progu, to chociaż parę centymetrów wyskoczył. No, ok. Mamy max równy 0. No i teraz skaczę pierwszy, czyli robię pętle, tak? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Jeżeli pierwszy przeskoczył maksa, no w tym przypadku przeskoczył, no to pierwszy staje się maksem. Potem robię. Jeżeli drugi przeskoczył maksa, przeskoczył, no to staje się maksem. Jeżeli trzeci przeskoczył maksa, no niestety ciągle miejsce na podium jest dla 34. Jeżeli przeskoczył maksa, miejsce na podium jest dla ósemki. Jeżeli, znaczy dla cały czas 34, żaden z nich już nie przeskoczył maksa. Więc ostateczny max to jest 34. No ale tu mamy znaleźć dwa maxy, jakby pierwszy i drugi. No to dokładnie właśnie tak jak z tym podium. Tylko że teraz nie jest jedno max, tylko jest max pierwsze miejsce na podium i max drugie miejsce na podium. Gdybym miał max trzecie miejsce, gdybym potrzebował trzy maxy, no to max trzecie miejsce na podium. No tu go nie potrzebuje, ale mógłby być. No i teraz jaka jest zasada? Na początku podium jest puste. Tak? No nie mam trzech, przepraszam, dwa. No i teraz tak, skacze pierwszy, cztery. Czy przeskoczył pierwszego, czy trafia na pierwsze miejsce? No tak, trafia na pierwsze miejsce. Co się dzieje z tym, co tu stał? No na razie było puste, ale gdyby ktoś tu stał, no to automatycznie spada na pozycję drugą. Gdyby ktoś tu stał, a była pozycja trzecia, to automatycznie spada na pozycję trzecią, albo wylatuje z podium, tak? No więc teraz skacze następny. Ma 34. Czy jest lepszy od pierwszego? No jest, czyli tu wpakuje 34, ale ten nie wylatuje ze stawki. On spada na miejsce drugie. A ten z miejsca drugiego wylatuje w kosmos. No to teraz następny skacze. Szesnastka. Czy szesnastka jest lepsza od pierwszego miejsca? Tu było cztery. Szesnastka nie jest lepsza od pierwszego miejsca. Ale szesnastka jest lepsza od drugiego miejsca. Więc ten wylatuje z podium, a szesnastka trafia tu. Teraz ósemka. No ósemka nie jest ani od pierwszego, ani do drugiego, więc miejsca na podium się nie zmieniają. Szóstka. Ani od pierwszego, ani od drugiego. Śpią spokojnie. Dwadzieścia dwa. No pierwszy śpi spokojnie, ale drugi niestety 22 ten wylatuje. Czyli tu zostaje 34, a 22 wypchnęło szesnastkę. Potem czternastka już żadnego nie wypchnęła, dwunastka nie, dwójka, siódemka, żadnego nie. I mamy stawkę dwa pierwsze miejsca, 34 i 22. No i w ten sposób ten algorytm poszukuje nam Dwóch liczb w dwóch liczb kolejności największych. Tak więc po, powtórzmy jeszcze taką ogólną zasadę, tak słownie. Czyli zakładamy, że są dwa miejsca na podium, max1 i max2. Obsadzamy je na początku zerami, ponieważ wiemy, że wszystkie te liczby byłyby dodatnie. Jeżeli by tu mogły być liczby ujemne, to trzeba wybrać jakąś taką liczbę, która będzie mniejsza od nich wszystkich. A jeżeli nie da się wybrać takiej liczby. No, to zawsze możemy założyć, że na podium jest zawsze ten pierwszy i na jednym, i na drugim miejscu, że się rozsiadł, a sprawdzanie zacząć od miejsców kolejnych. No i wtedy na pewno to będzie tak, że, że, że będzie dobrze. No i tak, przepychając ich na tym podium, będziemy ich ustalać. Ale uwaga! Robiąc tą przepychankę tutaj, pokazując Wam, nie patrzyłem w ogóle na to, że tu miałem sprawdzać podzielność przez liczbę P. Więc moje, które wygrały 34 i 22, okazuje się, że w ogóle są dobani, bo one już na starcie powinny odpaść jako liczby parzyste. Czyli z mojego tego ciągu tych wszystkich liczb po kolei będę odrzucał liczby parzyste. Z tego ciągu będę odrzucał, zanim w ogóle będę szły do zawodów. Tak? To jest jakby doping, tak? Jeżeli one są podzielne przez to, one są na dopingu, one nie zostaną dopuszczone do skoku w ogóle. Badania antydopingowe je wyrzucają. Tak? Czyli popatrzmy na przykład na tym przykładzie. 6, 28, 7, 12. No to zakładam sobie, że jest 0. Tuż już teraz pełny algorytm, już nie tylko same maksy, tylko, tylko ze sprawdzaniem przez, przez, przez liczbę, liczbę, no... Liczbę pierwszą, czyli na początku jest 0,0, teraz startuje szóstka. Jest najpierw badana antydopingowo. Czy szóstka jest podzielna przez 7? Nie jest, możesz startować. No, wygrała. Jest tutaj 6 i 0. Teraz startuje 28, ale już na starcie odpada, bo jest antydopingowe. Testy wykazują, że ona brała 7. Ma w organizmie 7, nie może startować. Potem przychodzi 7. Ma w organizmie 7, nie może startować. Przychodzi 12. 12 startuje. Czy jest lepsza od szóstki? Jest lepsza, więc szóstka spada na pozycję drugą, a 12 wskakuje tu. Czy jest 10? Nie jest na dopingu, nie ma w sobie siódemki. Wygrywa z 12? No nie, ale wygrywa 10 z szóstką. Szóstka wypada z podium, jest 10 i 12. Następna skacze 14. Ale już na starcie ma w sobie siódemkę, odpadła. Następna skacze piątka. Ma w sobie siódemkę, nie ma. No ale nie wygrała ani z jednym, ani z drugim. Następnie dziewiątka. Nie ma w sobie siódemki, ale nie wygrała. Czwórka, nie ma w sobie siódemki, ale nie wygrała. Ósemka nie ma w sobie siódemki, ale nie wygrała. Osiemnastka nie ma w sobie siódemki i wygrywa z dwunastką. Więc dwunastka spycha dziesiątkę z podium, trafia na drugie miejsce, a tu trafi osiemnastka. No i w ten sposób już jest pełny algorytm. Czyli zanim zacznę sprawdzać, dopuszczać do zawodów te liczby, no to je testuję antydopingowo. No i to sobie wszystko ułożyłem w głowie po to, już trochę wiem, no wyprzedzam, trochę jestem mądrzejszy od was, jeżeli nie czytaliście tego zadania, bo ja już je czytałem. Ponieważ w następnym zadaniu, w następnej części tego zadania, nas pytają właśnie o to, żeby ten algorytm ułożyć, algorytm ułożyć w postaci jakiej? Pseudokodu, listy kroków lub wybranych w wybranym języku programowania. Wybrany język programowania, jeżeli macie wybrany na przykład Python, czy tam C, czy Java, yy, wiąże się z tym, że musimy zwracać uwagę dokładnie na składnie. Tam? Możemy się pomylić, jakiś średnik, jakieś coś, i nie zadziała. Więc najlepiej w takim pseudokodzie. Przy czym ten pseudokod nie jest w żaden sposób zdefiniowany. Więc on może być bardzo, bardzo zbliżony do tego języka, w którym programujecie na co dzień. Jeżeli programujecie w Java, to zbliżony do Javy. Jeżeli programujecie w Pythonie, zbliżony do Pythona. Yy, Ważne, żeby nie przejmować się tak bardzo pewnymi rzeczami. Natomiast co jest ważne? Ważne, że musi to być algorytm obliczający największe pole pożesnej prostokąta, który nie jest podzielny przez P, a długości są, są różne, dokładnie to, co było wcześniej. Ale przy ocenie będzie brana uwaga pod uwagę złożoność obliczeniowa algorytmu. Czy jeżeli zrobiłeś to, co wymyśliliśmy, prawda, jako drugie, że wyszukamy dwóch maksów i te dwa maksy mnożymy, to złożoność jest liniowa, tak? Złożoność jest taka, ile jest n. Ja musiałem przejrzeć wszystkie liczby i wśród nich znaleźć dwie, które staną na podium. Jeżeli te, tych liczb było prawda, tysiąc, no to miałem do przejrzenia tysiąc liczb i zapamiętywałem tylko te dwie, które wygrywają. Ale w pętli tysiąc razy, prawda, porównałem. Czyli, jak będzie licz milion, to porówna milion. Jak będzie licz miliard, to porówna miliard. Ale tyle będę miał tych, tych operacji, ile jest liczb. Mało to mało operacji. Natomiast przy mnożeniu, to już wam pokazywałem. Tam mamy sumę takiego szeregu, sumę takiego, sumę takiego ciągu, tak? Że, że jak jest pięć liczb, to mamy cztery plus trzy plus dwa plus jeden. Jak mamy 6 liczb, to mamy 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Więc tam rośnie to zdecydowanie bardziej. No i teraz jeżeli mamy tą złożoność taką prostszą, z tym szukaniem maksa, no to wtedy jest najwięcej punktów. No i jak to, jak to zapisać? W zapisie algorytmu możesz wykorzystać tylko następujące operacje. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i obliczanie list reszty z dzielenia. Operacje arytmetyczne, tak? Więc jakieś tam ify, fory, jak najbardziej można użyć. No i dane mamy te same, które były podane tam, tylko że te dane już są tutaj, no, tak bardziej formalnie zapisane. Że n to jest ta liczba całkowita, a od 1 do n, tablica zawierająca n różnych dodatnich liczb całkowitych, teraz to już jest nie zbiór, a tablica, no bo w języku programowania jest to najczęściej tablica, no i liczba pierwsza, p, a wynikiem jest s, to pole z tej tabelki. No i teraz patrzmy na to, żeby tu się nie gdzieś nie pomylić, że ta tablica ma być od 1 do n. Dlatego, że w językach programowania takich typowych, to tablice są numerowane od zera. Czyli, jeżeli mamy tablicę z pięcioma liczbami, to jest liczba numer 0, liczba numer 1, liczba numer 2, liczba numer 3, liczba numer 4. Nie ma liczby 5, za to jest liczba numer 0 jako ta pierwsza. A tutaj jest numerowane od 1. gdybyście zdawali maturę w Pascalu, czego już chyba nikt nie robi, no to w Pascalu można właśnie w ten sposób zapisać tablicę od 1. Od Natomiast tu w naszym pseudokodzie też możemy założyć, że ona jest od 1. Czyli teraz musimy sobie napisać nasz algorytm, no ja go będę pisał bez ściągi z głowy, więc mam nadzieję, że tu nie namieszam coś na starcie. Czyli co? Najpierw ustalam te podium. To są dane, tak? Ja ich tu się nimi nie przejmuję w algorytmie. One są, gdyby był program, o no to one były, mógłby mi na przykład wczytywać, albo gdyby to było zadanie w praktyce, to by polegało na przykład wczytaj z pliku te liczby one są dane, więc to ja nie muszę się przejmować, one są. Więc zaczynam od algorytmu, czyli max1 to moje podium, to się równa 0. Tak? Max2 to się równa 0. I teraz robię pętlę. No i tą pętlę mogę zapisać, no właśnie tak samo jak te równa się. W pseudokodzie różnie się zapisuje. Czasami się zapisuje strzałeczkę na przykład, tak? Yy, a tak nabazgałem, że nie widzicie, że to strzałka. Za, za gruby mam ten pisak i. Może być strzałka. Można to zapisać po paskalowemu. Albo jeżeli chcecie mieć pewność, no to yy, na zapisać, że max. Wynosi 0. No ale często się tutaj strzałki też stosuje właśnie. To, te, to też. O, jako opisa operację przypisania. Ale w językach takich jak Python, jak C, jak Java, czyli tych większości yy, maturalnych, jeden znak równości to jest przypisanie, a dwa znaki równości przypominam to jest porównanie. Tak więc, więc tutaj myślę, że jeżeli zapiszemy to znakiem równości, to też nie ma powodu, żeby nam to sprawdzający źle ocenił. Czyli mamy Max 1 równe 0, max 2 równe 0. No i teraz mamy pętlę, no i tą pętlę możemy zapisać albo powiedzmy po polsku dla albo używając słówka for po angielsku albo nawet pętlę, która jest jakoś zbliżona do Javy, do, do Pythona, do, do, do C++, w czym tam piszecie. Ja wezmę że dla i od, ja sobie tak zapiszę już bardziej po ludzku, od 1 do n rób. A żeby już było tak od 1 do n lub co Po pierwsze, jeżeli jeżeli A od I jest różna od S nie, 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 nie A od I tylko A od I dzielone przez p. No i właśnie tu możemy zapisać albo mod jako modulo, tak się w pseudokodzie zapisuje. Albo możemy zastosować tutaj znaczek procenta, który jest y, który jest y, oznaczeniem właśnie reszty z dzielenia w C++, w Java, w Pythonie. Jeżeli macie wątpliwości, to jeszcze możecie przy pseudokodzie napisać legendę, że właśnie mod, tak często się robi, prawda, mod, to jest reszta z dzielenia, żeby na pewno sprawdzający, prawda, no wiem, nie widać, co na baz grałem, ale niestety tym się źle po ekranie piszę. Jeżeli reszta, reszta jest tak. Więc jeżeli ta reszta z dzielenia wynosi, jest różna o różna od 0, no i tu też znowu można napisać słownie, albo można napisać po matematyce, ja bym to raczej już matematycznie napisał po prostu jest różna od zera. no to dopiero wtedy idziemy dalej, czyli to, bo jak jest równa 0, to znaczy, że kandydat jest po testach dopingowych, tu jest test dopingowy, kandydat odpada, czyli w ogóle nie, nie startuje. Natomiast jeżeli jest różna od zera, wygrał te testy dopingowe, nie, nie wykryto w jego organizmie P, no to wtedy dopiero co robimy? Wtedy sprawdzamy, jeżeli nasze A od I jest większe od Max1, czyli przeskoczył pierwszego na podium, to. Jeżeli nasze I jest większe od Max 1 to Max 2 równa się Max 1, czyli ten z pierwszego miejsca wpada na miejsce drugie, kto był na drugim miejscu, wpada z zepchnę to go, A Max 1 równa się no, ten, który wygrał, czyli A od no, a w przeciwnym wypadku, znaczy, już napisałem po polsku, to, to, to bym musiał też, no, w przeciwnym wypadku, już nie chce mi się bazgać przepraszam, napisałbym tu po polsku, w przeciwnym wypadku, albo tutaj też dać if, nie? If. Można pisać też po angielsku. If, a tutaj for. No tylko, że jak już tu po angielsku for, no to tutaj już od do to byłoby from tu, albo jakoś, tak? No, żeby się trzymać jakiejś konwencji. Ja strasznie tu, dlatego zacząłem po polsku. No to w zasadzie tutaj też powinienem już dać. A, za daleko zmazałem. Dać w przeciwnym wypadku. W przeciwnym wypadku, co sprawdzam? Jeżeli on nie wygrał z pierwszym, to sprawdzam, czy wygrał z drugim. W przeciwnym wypadku, jeżeli. A od i jest większe od max 2, no to mamy max 2 równa się a od i. Tak, kto tam stał, to spada z podium, a ten skakuje w jego miejsce. I to jest koniec sprawdzania. I do tego sprawdzania, na samym końcu, tylko zrobimy sobie, że pole równa się. Max 1 razy max 2. No a w zadaniu jest powiedziane właśnie, że pole as ma być na pole największe. No więc tutaj może nie pole, tylko S, żeby było zgodne z założeniami S. I y, ktoś z Was może zwrócić uwagę na to, że y, no, jeżeli nie będzie takiego pola, to powinno wyjść 0. Ale to zero nam wyjdzie samo, bo jeżeli żaden z nich, albo chociaż jeden z nich jakby tylko zostanie puste to podium, no bo na przykład tylko jedna liczba będzie po dopingach przejdzie, więc ona siłą rzeczy wygra. Po testach antydopingowych tylko jedna zostanie, ona wygra, ale tu będzie 0, więc pole wyjdzie 0. Jeżeli w ogóle nie znajdzie się dwóch kandydatów, no to też pole wyjdzie 0. A jak znajdzie się dwóch kandydatów, no to pole nie wyjdzie 0, no ale wtedy taki prostokąt też może być. Czyli to nas w ogóle nie interesuje w naszym algorytmie. No i w ten sposób mamy napisany algorytm, który nam to wszystko liczy. W takim jakimś pseudokodzie. No strasznie go tutaj na bazgrałem, ale specjalnie bazgrałem pisakiem, no bo wy na maturze teoretycznej też piszecie po prostu nie w komputerze, tylko piszecie to, no przydałoby się czytelniej. Ja tu wygrałem, prawda? złotego dysgrafika, czy coś takiego, bo jest to strasznie nabazgrane, więc spróbuję to przepisać teraz, no już tak, żeby było w postaci komputerowej, żebyście to jednak lepiej widzieli, czyli max1 po podium pierwsze równa się 0, max2 e, max równa się 0, co tam było dla, dla i od 1 do n, Y, rób coś tam. Y, aha, jeżeli A, od I. No, przyspieszę to w montażu. O, i w ten sposób mamy już zakończone zadanie pierwsze z naszej, y, z naszej matury. Y, tutaj otworzyłem właśnie klucz z rozwiązaniami. Troszeczkę przesunę. No, teraz nie będę zasłaniał. Algorytm o złożoności liniowej, no to jest właśnie to, co tam zapisałem, chociaż tu jest w języku takim bardziej C. -owatym. No tak, nawet out jest tutaj jest tutaj ustawiony, chociaż on nie powinien wypisywać. Zastanawiam się, dlaczego w kluczu jest tutaj out. Jak czy mój algorytm powinien to wypisywać? Co jest powiedziane? A jajaj, choć tu. Wynik S, największe pole. Hmm. Dlaczego oni to chcą wypisywać? No podejrzewam, że osoba sprawdzająca no nie doczepi się do tego, że my tego nie wypisujemy, tego s -a. wynikiem ma być S. No to jest to S. Jest tylko algorytm. Dlaczego on ma wypisz? Chociaż no, wypisz na ekranie no może? Może i być wypisz. No możemy zrobić wypisz. S na pewności. Wypisz. S. Oczywiście to jest, mówię, pseudokod, tutaj im wyszedł taki pseudokod zbliżony w zasadzie do języka C++, no mogłoby się to niemalże kompilować w języku C++, łącznie ze średnikami, LCF-ami i tak dalej, no wcięć tu nie ma akurat w tym przykładzie, ale to jest dokładnie to samo, co zrobiliśmy. Od 1 do N i algorytm zrobiony. No, moi drodzy, mam nadzieję, że pomogłem tym odcinkiem. Że wyjaśniłem ten algorytm. Zachęcam Was do tego, żeby zaprenumerować kanał, polubić, udostępnić. No i zapraszam do kolejnych odcinków, bo będziemy się razem uczyć. Cześć i pa!